Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku specjalnym Co Słychać. Ja nazywam się Aneta Duraj, a moim dzisiejszym gościem jest kandydat na wójta gminy Pruszcz Gdański, Michał Nowak. Witam serdecznie po raz pierwszy w Co Słychać. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor. Panie Michale, kampania zbliża się ku końcowi. Jesteśmy przed wielkim finałem. Przypomnę, że w gminie Pruszcz Gdański nietypowa sytuacja, ponieważ obydwoje z kandydatów, którzy dostali się powiedzmy do drugiej tury, mieli możliwość chociaż przez chwilę zarządzać gminą Pruszcz Gdański. Jak czuje się Pan przed wielkim finałem? No, szanowni Państwo, czuję się niezwykle dobrze. Pewne podekscytowanie również mi towarzyszy. Już nie mogę się doczekać tak naprawdę niedzielnego wieczoru, kiedy wszystko okaże się w końcu jasne. Po cichu liczyliśmy, że pierwsza tura rozstrzygnie, natomiast wynik, który osiągnąłem, mówi sam za siebie, zwycięstwo w pierwszej turze, także liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie również w najbliższą niedzielę i zwycięstwo i kontynuację pełnienia tej funkcji na najbliższe 5 lat. Panie Michale, pytałam też Pana kontrkandydatkę, jaki ma plan, pomysł na gminę Pruszcz Gdański? To samo pytanie do Pana kieruję. Szanowna Pani redaktor, Szanowni Państwo, nasza gmina jest wyjątkowa, jest bardzo zróżnicowana, pięknie też położona, ma mnóstwo walorów naturalnych, z których na pewno trzeba korzystać i o nich pamiętać. Natomiast mój pomysł na naszą gminę jest przede wszystkim taki, żeby kontynuować inwestycje, żeby rozwijać naszą edukację, żeby w naszej gminie przede wszystkim było bezpiecznie, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest dla mnie osobiście również priorytetem. Będę stawiał też na rozwój infrastruktury, ścieżek pieszo-rowerowych, nowych układów drogowych, czy edukację ekologiczną i działania proekologiczne, jak na przykład dofinansowanie różnych działań naszych mieszkańców w tym obszarze. Mówi Pan o bezpieczeństwie, a tak. Szczegóły? Na pewno będziemy wspierać bardzo mocno, już to zresztą teraz robię, nasze ochotnicze straże pożarne i mam tu na myśli dofinansowanie na zakup nowych wozów strażackich, bo ten tabor, który mamy obecnie, on jest oczywiście bardzo, bardzo wysłużony, dlatego zamierzamy go wymienić na tyle, ile to będzie oczywiście możliwe. W programie mamy ambitny plan 4 nowych wozów strażackich. Już pewne działania podjąłem w tym kierunku, żeby w najbliższym roku taki wóz pierwszy się pojawił. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to stawiamy też oczywiście na wymianę lamp, żeby było po prostu jaśniej, żeby nasze drogi były rozjaśniane, LEDy wszystkie były w każdym punkcie oświetleniowym. I tam, gdzie teraz jest po prostu ciemno, chcemy, żeby było jaśniej. Chcemy oczywiście też wpływać na bezpieczeństwo, tworząc taki zespół, który będzie monitorował sytuację drogową, ale też sytuację melioracyjną w naszej gminie. Zależy mi też na rozwoju monitoringu w naszej gminie, w związku z tym będziemy tutaj też podejmować działania, żeby ten system był rozwijany i wpływał na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Mówi Pan o inwestycjach. Coś więcej na ten temat? No, mnóstwo inwestycji mamy już rozpoczętych. Jesteśmy na ukończeniu rozstrzygnięcia przetargu, jeżeli chodzi o budowę szkoły w Jagatowie. Bardzo duża i ważna inwestycja, wyczekiwana też przez mieszkańców, na 300 dzieci i na setkę przedszkolaków. Także już niebawem, mam nadzieję, że te prace tam się rozpoczną. Niedawno podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Centrum Usług Społecznych razem z Dziennym Domem Pobytu w Juszkowie. Także to są takie bardzo duże, ważne inwestycje. Ja również zabiegam o to, żeby razem z miastem Pruszcz Gdański wybudować szkołę z basenem. Ta inwestycja jest jak najbardziej realna. Już podjąłem rozmowy z Urzędem Miasta w tym temacie. Zależy mi również na rozwijaniu układów drogowych,
ale w taki sposób, żeby jak najmocniej zintegrować się z okolicznymi gminami. Mam tu na myśli na przykład miasto Gdańsk i Rotmankę, czy Juszkowo i Pruszcz Gdański, ale takich układów drogowych jest zdecydowanie więcej. Na pewno ważnym aspektem jest tutaj odpowiednie planowanie budowy dróg, nie tylko tych głównych, ale zwłaszcza naszych gminnych, takich, na które mamy największy wpływ, gdzie nasze środki z budżetu zostaną przekazane i na realizację drogowych inwestycji. Więc odpowiednie planowanie i remontowanie i jakby dbanie o to, żeby każdy mógł spodziewać się realizacji swojej drogi przy swoim domu w jakimś określonym i założonym czasie. A budżet na te inwestycje, bo mówi Pan o budżecie gminy, czy jakieś środki zewnętrzne zamierza Pan pozyskać, bo to będzie wszystko bardzo kosztowne, zwłaszcza basen. Tak, jakby ideą podejścia do budowy szkoły z basenem z miastem Pruszcz Gdański jest to, żeby partycypować w wydatkach, a nie budować samemu i brać tego obciążenia finansowego na jedną gminę. Można się tą odpowiedzialnością podzielić i tak jest zamysł. Jak najbardziej nie wyobrażam sobie sprawnego funkcjonowania samorządów, jeżeli bez finansowania również zewnętrznego i pozyskiwania środków, które są dostępne, na które trzeba wnioskować. Także ja już te działania podejmuję, tak? Spotkałem się na przykład z ministrem infrastruktury parę tygodni temu po to, żeby znowu podkreślić, jak kluczowe inwestycje w naszym regionie, tutaj mówię konkretnie o węźle Straszyn, są kluczowe, ważne i jak istotne jest dla nas mieszkańców, żeby te inwestycje ujrzały kolejny etap. Na to potrzebne są środki i też niezależne inwestycje od gminy, ale możemy o to zabiegać, możemy rozmawiać, możemy informować i zabiegać o to, żeby te środki się znalazły i organizacje, które odpowiadają za budowę, realizację tego typu inwestycji, po prostu to zrobiły jak najszybciej. Przez te kilka miesięcy mógł Pan troszeczkę poznać gminę Pruszcz Gdański, tak od kuchni, że tak powiem. Co uważa Pan, że jest w tej chwili takie priorytetowe, najważniejsze, co należałoby zmienić, usprawnić? Na pewno bardzo ważnym aspektem jest komunikacja z mieszkańcami i tutaj jest też duże pole do popisu. Ja osobiście, zresztą jak Państwo zresztą wiecie, pełniłem funkcję sołtysa wcześniej przez wiele, wiele lat. Mieszkańcy mi zaufali, teraz mam nadzieję i liczę na to, że mieszkańcy zaufają mi w pełnieniu roli wójta i na taką komunikację otwartą, szczerą, regularną, też na najważniejsze tematy, które poruszają opinię publiczną, ale też takie lokalne będziemy rozmawiać. Ja jestem otwartym człowiekiem, nie boję się rozmów, spotkań, czego przykładem było na przykład sprawne zorganizowanie spotkania na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego i linii, która miała czy ma w jakiś sposób przebiegać przez nasze tereny. Czyli urząd gminy będzie bardzo otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Pruszcz Gdański. Będzie można. Ten urząd już jest. Tak, moim zdaniem urząd jak najbardziej jest otwarty na mieszkańców. Każdy może przyjść tutaj w swoim interesie, załatwić sprawę, która go bezpośrednio dotyczy. Pracownicy są otwarci, można do nich również przyjść i porozmawiać. Ja również chcę się spotykać z mieszkańcami i to robię. I sporą część czasu przeznaczam na to, żeby takie spotkania organizować i bezpośrednio z mieszkańcami rozmawiać na temat ich wyzwań. Panie Michale, problem nieszczęsnych odpadów. Pana kontrkandydatce też zadałam to pytanie. Metoda opłat za odpady, no i to, że one są w gminie Pruszcz Gdański drogie. Coś da się z tym tematem zrobić, jakoś usprawnić? Jaki ma Pan pomysł na tą gospodarkę odpadami? Czy w ogóle Pan ma jakiś pomysł? Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, to należy tutaj powiedzieć, że do 30 czerwca 2025 roku mamy podpisaną umowę, która już nas obowiązuje i rzeczywiście sporo środków z budżetu gminy jest przeznaczanych na realizację tych zadań.
bo to jest kwota około 10 milionów złotych rocznie. To jest dobre pytanie. Mamy różne oczekiwania odnośnie funkcjonowania całego systemu. Natomiast metoda, która została przyjęta, na ten moment nie planuje żadnych zmian, natomiast wiem, że radni mają różne pomysły i chcieliby się zastanowić razem z wójtem przyszłym nad tym tematem pochylić. Z pewnością będziemy rozmawiać, bo ja uważam, że każdy temat należy przeanalizować, i zwłaszcza jeżeli analiza była jakiś czas temu, i zobaczyć, czy już jakieś inne, nowe, być może tańsze, być może ciekawsze, być może bardziej sprawiedliwe rozwiązania funkcjonują. No obecnie mamy rozliczanie na metr kwadratowy mieszkania i spotykam się z takimi komentarzami, że jest to niesprawiedliwe, zwłaszcza dla osób, które na przykład są samotne, mieszkają na dużym metrażu. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że mamy też programy osłonowe dla takich osób, które mogą skorzystać z świadczenia, które może im w tym pomóc i ulżyć w opłatach za śmieci, które są w tej chwili w ten sposób liczone. A częstotliwość wywozu tych śmieci, czy w kolejnych postępowaniach przetargowych można chociażby zmienić lekko specyfikację, żeby te przyszłe firmy, które będą te śmieci odbierać, no trochę częściej, zwłaszcza w okresie letnim, zaglądały do gospodarstw domowych? Bardzo szczegółowe pytanie, ja odpowiem w ten sposób. Przygotowując się do każdego przetargu, należy rozpoznać bieżącą sytuację i potrzeby, po to, żeby je uwzględnić w zapytaniu ofertowym. W związku z tym, jeżeli takie potrzeby są, to należy je oczywiście wziąć pod uwagę i rozważyć i zobaczyć przede wszystkim, jaki to będzie miało wpływ na, czy może mieć wpływ na ostateczne rozliczenie i cenę, bo z pewnością będzie trzeba do częstszych przyjazdów i odbiorów odpadów dopłacić. Tak, pozwoliłam sobie na troszeczkę prywaty, bo pewnie nasi internauci wiedzą, że ja jestem mieszkanką gminy Próżnański, dlatego mnie te odpady tak bardzo interesują. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, to dotyczy właśnie nieszczęsnego skrzyżowania w Cieplewie. Czy ma Pan jakiś pomysł, żeby wesprzeć mieszkańców w niedoli, że tak powiem, związanej z niedogodnościami wyjazdu chociażby z Cieplewa? Wiem, że prace nad tym skrzyżowaniem już są rozpoczęte. Była mowa już też w poprzednich filmach o tym, że tam jest proponowany prawoskręt. Natomiast wiemy też, że tutaj gmina, no nie jest to gminne skrzyżowanie, jest to droga krajowa, w związku z tym na pewno będziemy na ten temat z właścicielem tej drogi rozmawiać, bo to skrzyżowanie jest niebezpieczne, wymaga przebudowy i to jak najszybciej, z tego względu, że zwłaszcza teraz, kiedy otwarta jest nowa ulica pomiędzy Komarowem a Cieplewem, ruch jest wzmożony, w związku z tym jeszcze trudniej mieszkańcom Cieplewa jest się wydostać z miejscowości. Oczywiście można z drugiej strony przejechać przez Próż, natomiast to skrzyżowanie wymaga uwagi i ja na pewno będę rozmawiał z właścicielem drogi na ten temat, żeby podjąć jak najszybciej realizację tej inwestycji. I temat kolejny, panie Michale, temat wody. Woda, która dla niektórych jest dobrą wodą, super, ale wielu internautów pisze, że ona właśnie niszczy urządzenia AGD i mają problemy z tym, że muszą co kilka lat wymieniać pralkę, zmywarkę czy czajniki. Czy coś da się zrobić w tym zakresie w przyszłości? Oczywiście jest to temat, nad którym też się z firmą eksploatator, która odpowiada za dostawę wody w naszej gminie, rozmawiałem. Są planowane pewne inwestycje, które pozwolą obniżyć tą twardość wody. Teraz nie chciałbym wchodzić w szczegóły, natomiast nie jest to też plan na rok, tak? Bo to są też inwestycje, które pozwolą to zrealizować, niezwykle kosztowne i na nie będziemy również pozyskiwać środki zewnętrzne, natomiast w planie spółki takie inwestycje się znajdują po to, żeby woda, którą dostarczamy mieszkańcom, którą ja zresztą sam też piję i osobiście ja nie narzekam, aczkolwiek kamień widzę, to żeby była ona po prostu jak najlepszej jakości i ta twardość, żeby była obniżona, nie zerowa, natomiast obniżona zdecydowanie. Panie Michale,
Jest taka zasada w naszym programie, że są zadawane tak zwane trudne pytania. W związku z tym przyszła kolejna pana. I pytanie numer jeden. Niektórzy internauci zarzucają panu brak decyzyjności i promowanie się wśród prominentnych polityków Platformy. Jak pan to skomentuje? Co do pierwszej rzeczy, czy braku decyzyjności, to bardzo chętnie odeślę do filmików, które co tydzień nagrywam z tego, co się dzieje, jakie decyzje zapadają w naszym urzędzie, jakie decyzje ja podejmuję. Także to nie jest tak, że ja pełnię funkcję wójta i siedzę i czekam, aż wybory przyjdą. Podejmujemy szereg działań, realizujemy budżet, realizujemy plan inwestycji, realizujemy plan zakupowy. Sprawnie nam to idzie, w związku z tym naprawdę sporo się dzieje w naszej gminie takich pozytywnych rzeczy. A cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że włodarz powinien mieć dobre relacje z otaczającymi go sąsiadami i myślę, że im plus działa to, że ma się dobre relacje i mówi się tym samym językiem z parlamentarzystami, którzy na co dzień pracują w Warszawie, też w terenie i mają różne możliwości na przykład pomocy czy wsparcia w uzyskaniu finansowania czy dojścia do pewnych instytucji, do osób, z którymi można na różne tematy związane z naszą gminą, z inwestycjami w naszej gminie porozmawiać. Mhm. Czyli buduje pan pozytywne relacje, dobrze zrozumiałam? Zgadza się. Powiem szczerze, jako sołtys to była podstawa. Relacje, transparentność, otwartość i odpowiedzialne działanie. Takie same wartości wyznaję, będąc wójtem i zamierzam robić to dalej. Ja uważam naprawdę, że w pojedynkę tutaj za dużo nie ugramy. Mając do dyspozycji budżet, trzeba dbać o to, żeby on był jeszcze większy, pozyskiwać środki zewnętrzne, ale do tego są potrzebne też relacje. Ja tego doświadczyłem też mocno w biznesie. Biznes to relacje, samorząd to również relacje. Drugie z pytań trudnych to pytanie związane z tym, że nie ma pan większości w Radzie. Jak zamierza pan w takim razie podejmować ważne decyzje? Szanowni Państwo, no nie jest, prawdą jest, że nie mamy większości w Radzie. W komitetem wprowadziliśmy 9 radnych, 9 mandatów. Natomiast tej większości w tej chwili nie ma żaden z kandydatów. W związku z tym po wyborach, jak Państwo wiecie, kontrkandydatka ma również 9 mandatów i trzeci kandydat na wójta ma mandatów 3. W związku z tym przed nami rozmowy, dyskusje, pewnie zależne od wyniku wyborów, natomiast nie odkryję chyba żadnych tajemnic, jeżeli powiem, że do Andrzeja Chmielewskiego i jego radnych jest nam zdecydowanie bliżej. Natomiast ja jestem otwarty naprawdę na rozmowę z każdym i nie jest powiedziane, że nie możemy utworzyć większości stuprocentowej, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Naprawdę zachęcam do współpracy, zawsze to robiłem i również zrobię to po wyborach. Mimo że ta kampania była bardzo intensywna, emocjonalna, ostra, można powiedzieć, to nie zmienia faktu, że jesteśmy tutaj po to, żeby działać dla mieszkańców i będę to robił z pewnością po wygranych wyborach. Pytanie takie trochę związane z rozrywką. Czy wróci Żuławski Tulipan? To jest dobre pytanie i wydaje mi się, że nie do końca do wójta, no to bo o tyle, o ile bardzo chcielibyśmy i bardzo cenimy sobie, ja sobie osobiście cenię to wydarzenie, które rzeczywiście jakiś czas temu miało swoją ostatnią edycję, to oczywiście jeżeli będzie tylko taka wola organizatorów czy współorganizatorów do tego, żeby Żuławski Tulipan ponowić, jeszcze raz zorganizować, to ja jestem otwarty i bardzo chętny do współpracy w tym zakresie. Także drodzy Państwo, jest szansa. Chciałam zapytać tak troszeczkę zawodowo i troszeczkę prywatnie, co jest dla Pana ważne w życiu, najważniejsze? Dla mnie najważniejsza jest rodzina i o nią zawsze dbam i dbam o jej bezpieczeństwo, dlatego też jesteśmy w kampanii i ta kampania przyjmowała nieraz takie obroty
bardzo ostre. Trwa zresztą cały czas, pani redaktor zresztą obserwuje internet, nagonka na moją osobę, na moją rodzinę, czemu ja się jawnie sprzeciwiam i absolutnie jestem bardzo zdziwiony, że osoby, które są wspierane przez tego typu osoby, które w ten sposób działają w internecie, no, też tego nie zanegują i nie wstrzymają. Natomiast no, to też mówią mi inni, Michał, nie przejmuj się, to jest wpisane w ten zawód, więc ja oczywiście z tym w jakiś sposób walczę, przeciwdziałam, natomiast bardzo zależy mi na tym, żebyśmy po prostu byli otwarci na dialog, żebyśmy porozmawiali ze sobą, bo często jest tak, że w internecie bardzo chętnie coś piszemy, ale jak spojrzymy sobie w oczy, to już tak łatwo nie jest się odezwać, więc zachęcam naprawdę wszystkich, którzy mają inne zdanie albo chcieliby coś wprowadzić, coś zrealizować dla mieszkańców, dla naszej gminy, do spotkania. Krótko mówiąc, naprawdę mój gabinet, zresztą pracownicy też potwierdzą, jest praktycznie cały czas otwarty. A zawodowo, co ważne jest? Zawodowo, to też wspominałem o tym, postępowanie według kodeksu wartości i ja tylko powtórzę, że transparentność, odpowiedzialność to są takie dwie wartości, które ja naprawdę wyznaję i każde działanie w gminie również będzie tym podyktowane. Chyba tyle. Panie Michale, powoli musimy kończyć nasze spotkanie, więc na zakończenie chciałabym, żeby pan powiedział kilka słów do naszych internautów, tych, którzy na przykład w pierwszej turze na pana nie głosowali. Jakby pan zachęcił do głosowania na pana osobę? Proszę bardzo, czas dla pana. Szanowni Państwo, najważniejsze jest to, żebyśmy 21 kwietnia, w najbliższą niedzielę, poszli do wyborów i zagłosowali na swojego kandydata. Bardzo liczę na Państwa głosy. Jestem osobą młodą, ambitną, z doświadczeniem i społecznym, i biznesowym, i zawodowym, menedżerskim. Dlatego ja uważam, że jestem osobą odpowiednią na to stanowisko. Buduję relacje, mam relacje już też zbudowane z naszymi parlamentarzystami. Mówimy jednym językiem, więc jest nam łatwiej pewne rzeczy organizować dla naszej gminy. Bardzo dobrze współpracuje mi się z sąsiadami naszej gminy, dlatego też tyle tych wspólnych zdjęć, o których tutaj była mowa. Szanowni Państwo, bardzo dużo energii już włożyłem w pracę dla naszej gminy i zamierzam robić to dalej. Oferuję Państwu swoją osobę i zachęcam do głosowania na mnie w niedzielę. Bardzo dziękujemy Panie Michale za dzisiejsze spotkanie, a Państwa zachęcamy do tego, aby w niedzielę pójść zagłosować na kandydata, który jest bliski Państwa sercu. Także bez względu na wynik życzymy wszystkim kandydatom, zarówno Panu, jak i Pana kontrkandydatce, powodzenia. Wszystkiego dobrego i miłego wieczoru życzymy Państwu. Dziękujemy również za wsparcie programu. Stawiacie Państwo nam tak zwany symboliczny kubek kawy. Dziękujemy, prosimy o więcej i życzymy miłego wieczoru. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Seria Co Słychać powstaje dzięki Wam, drodzy widzowie. Zachęcamy więc do lajkowania, komentowania i udostępniania. W opisie pod tym filmem pachnie specjalny link z kawą, który pomaga nam rozwijać kanał. Północna TV, Ty też masz swój głos.